Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Już powinno być widać i słychać. Ja nazywam się Paulina Staszczak-Janczarek. Będę miała dzisiaj z Państwem przyjemność na webinarze rozmawiać, co rodzic powinien wiedzieć o zdrowiu psychicznym swojego dziecka. Jest to pierwsza z trzech części, którą dla Państwa przygotowałam. Parę słów o mnie dla osób, które nie mogły uczestniczyć w jakichś wcześniejszych webinarach. Z wykształcenia i pasji jestem psychologiem, psychoterapeutą, seksuologiem w procesie certyfikacji. Na co dzień prowadzę swój gabinet psychoterapii, gdzie pracuję z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, którzy borykają się z różnymi trudnościami. Z Fundacją Medicover pracuję już myślę, że ponad 10 lat, gdzie wspólnie prowadzimy różnego rodzaju zajęcia właśnie profilaktyczne, wspieram rodziców w zmianach, które chcą wprowadzać, jeżeli chodzi o swoje dzieci pod kątem właśnie zdrowego odżywiania. Dzisiaj będę miała właśnie przyjemność prowadzić z Państwem webinar, który potrwa jakieś 40 minut. W trakcie możecie Państwo też zadawać różne pytania na czacie. Będę starała się tak w miarę na bieżąco tutaj zerkać, ale będzie też ostatnie 5 minut, w którym też jeszcze będziecie mogli mnie o coś zapytać albo czymś się podzielić, także też zachęcam. Drodzy Państwo, myśląc o rozwoju psychicznym dzieci, myślę o takich etapach rozwojowych, które się też powtarzają, czyli są to określone i powtarzalne sekwencje zachowań, które układają się w pewnego rodzaju cykle i następują po sobie aż do chwili, kiedy dziecko osiągnie taki wiek dojrzały. Co to oznacza? Że mamy dziecko, które nabyło jakieś umiejętności, jakichś zachowań, no i jest tak, że co jakiś czas powraca jakby do takich zachowań jakby wcześniejszych, czyli już widzimy, że nasze dziecko potrafi w ten sposób reagować na przykład emocjonalnie, ale za chwilę na przykład ten siedmiolatek wpada w podobne histerie, jak miał w wieku 3-4 lat i myślimy w ogóle, co tak się zadziało, o czym to jest. No i niektóre rzeczy po prostu będą następowały, bo one wiążą się z procesem dojrzewania mózgu i dzisiaj będziemy sobie też o tym rozmawiać. To, co chciałam też podkreślić, że każde dziecko rozwija się inaczej. Czyli też nie możemy przykładać jakby tak kalki i że jak nasze dziecko tego nie spełnia, no to już oznacza, że jest jakoś bardzo mocno, nie wiem, zaburzone. Ale normy rozwojowe są też po to, żebyśmy wiedzieli właśnie co odbiega, na co zwrócić uwagę, żeby pomóc swojemu dziecku. Bardzo mi się podobał cytat właśnie Kamila Nowaka, który prowadzi taki fanpage pod tytułem Blog Ojciec i napisał książkę Idealny rodzic nie istnieje, którą serdecznie Państwu polecam, ale tutaj zakładając, że wszystkie dzieci w podobnym wieku będą się rozwijały się tak samo, to jak zakładanie, że wszystkie dzieci w podobnym wieku będą nosiły ten sam rozmiar buta. I to, o czym Państwu mówiłam, że normy rozwojowe, ich odstępstwa, takim w niewielkim odchyleniu, nie są niczym niepokojącym, ale gdy odstępstwo jest większe, warto jednak skonsultować się ze specjalistą. Czyli jeżeli dziecko w wieku 7 lat na przykład nie mówi, ma bardzo ubogie słownictwo, no to nie możemy jakby wtedy iść, że na przykład albo mama, albo tata też tak mieli, tylko trzeba jednak to skonsultować, dlatego że jest to znaczne odstępstwo od normy. Podobnie opanowywanie różnych rzeczy pod kątem właśnie takim emocjonalnym, społecznym, intelektualnym będzie wymagało sprawdzenia. Dlaczego o tym mówię? Bo często my nie wiemy, co jest normą dla określonego wieku, a co nie. Dzisiaj będę skupiała się na rozwoju siedmiolatków, ale jeżeli też Państwo macie młodsze bądź starsze dzieci, to zachęcam do
zapoznania się z normami rozwojowymi, które są adekwatne do tego wieku, a co nas też wtedy powinno zaniepokoić. Jak się rozwija taki siedmiolatek? Co jest charakterystyczne dla tego wieku? W wieku 7 lat dziecko staje się bardziej skryte, chociaż dalej są momenty dużego zadowolenia, pewności siebie i żywiołowości. Czyli od dziecka, które mogło być w ogóle bardziej ekspresyjne we wcześniejszym okresie, tutaj zaczyna być bardziej zamknięte w sobie. Ale nie oznacza to, drodzy Państwo, wtedy już też jakichś stanów depresyjnych, tylko po prostu tego, że czegoś innego potrzebuje w tym momencie dla siebie. Zazwyczaj ten siedmiolatek jest już taki spokojniejszy, ale bardziej narzekający. Bardziej mu nie pasuje, bardziej się nudzi, różne rzeczy są nie tak. Czyli zobaczcie, to narzekanie zaczyna przeważać nad taką radością, nad cieszeniem się z małych rzeczy, które mogły być we wcześniejszych etapach rozwojowych. Raczej w sytuacjach napięcia odejdzie mamrocząc pod nosem, niż będzie dociekał swego. Czyli jak ten 5-6-latek mógł bardziej żywiołowo reagować, wykłócać się, nie wiem, kogoś szturknąć, popchnąć, no to 7-latek zaczyna rozwojowo tak właśnie odchodzić na bok, przetrzymywać te emocje w sobie, niż tak ekspresyjnie pokazywać to na zewnątrz. Woli być sam, zaczyna stronić od innych ludzi. Chciałbym mieć taki swój pokój i w nim spędzać czas, czyli tutaj już potrzeba większej takiej intymności, już takiego swojego kąta, większa jest taka chęć zadbania o swoje granice i przestrzeń i to jest bardzo cenione właśnie przez tych siedmiolatków, że mają już taki swój azyl, że mają swoje miejsce, gdzie mogą pójść i mogą go bardziej tak bronić przed innymi, czyli że niekoniecznie rodzeństwo, żeby wchodziło, rodzice, żeby się też jakoś tak pojawiali, mogą na przykład prosić, żeby zapukać do ich pokoju, żeby zapytać, czy można wejść i słuchajcie, to jest wszystko właśnie w normie rozwojowej, bo to pozwala dziecku też wyznaczać swoje takie granice wewnętrzne, że tu jest moja przestrzeń i jeżeli bliscy też to szanują, że nie mówią, no słuchaj, ale to jest mój dom albo to jest nasze wspólne mieszkanie, i nie możesz sobie tak wyznaczać, no to wtedy dziecko może zacząć je bardziej zamykać, ale jeżeli ma taką swobodę i my szanujemy jego granice, okej, dobrze, to jeżeli potrzebujesz, to będę pukać do twojego pokoju, to jest taki sygnał, że to, co mówisz do nas, jest ważne dla nas. Będziemy się starali też tego szanować i wtedy łatwiej jest temu siedmiolatkowi z kolei szanować też Państwa granice, kiedy mówicie, słuchaj, potrzebuję pobyć sam czy sama. Ale dzieci uczą się poprzez modelowanie, czyli też przez obserwację tego, jak my ich granice szanujemy. Co jeszcze jest takie charakterystyczne dla tego czasu, że ten siedmiolatek bardziej obserwuje, słucha i trzyma się na uboczu, czyli mniej sam zaczyna przejawiać jakieś takie interakcje, bardziej patrzy, czy będzie przyjęty gdzieś w grupie, jak grupa się zachowuje, na co mógłby sobie pozwolić, a na co nie. Zamiast właśnie biegać z kolegami, woli zostać w swoim pokoju. Czyli tutaj już jest też mniej takich aktywności ruchowych, a więcej takich stacjonarnych, czyli właśnie w pokoju, w domu. Rozwijać się może też większe zamiłowanie do oglądania telewizji, gier na komputerze, słuchania radia, czytania, rysowania, wycinania. Czyli tutaj może być więcej też prac manualnych, ale też jest taka sytuacja, w której dziecko
może bardziej się uzależniać. Czyli tutaj już po stronie rodzica jest bardzo istotne ustalenie takich ram czasowych, jeżeli chodzi o telewizję, o gry na komputerze, telefonie, tablecie, konsolach, że będzie większa naturalna skłonność rozwojowa, że do tego będzie ciągnąć, ale od rodzica zależy, jak to będzie długo. Czyli ważne jest, żeby jakieś inne zajęcia, które by były dla dziecka również takie bardziej stacjonarne, mu zaoferować. Czasami to może być składanie modeli, jakieś gry planszowe, jakieś zajęcia, w których wy też możecie brać udział, żeby w pełni tak się nie wycinać z funkcjonowania dziecka. Dziecko też może mieć dużą potrzebę dotykania różnych rzeczy, czyli to jest znowu ten powtarzanie tego cyklu, które było jak był niemowlakiem. Czyli dziecko poznawało świat poprzez dotykanie, wkładanie sobie różnych przedmiotów do buzi, paluszków, wtedy poznawało swoje ciało, eksplorowało, tak? Jak rodzic zbliżał rękę, to jako niemowlak to dziecko też mogło przyciągać tą rękę właśnie i próbować eksplorować poprzez właśnie dotykanie buzią. Tutaj jest więcej takich właśnie, że potrzebuje gdzieś coś pogłaskać, coś dotknąć, coś właśnie w ten sposób poeksplorować, czyli bardziej na nowo sensorycznie. Bardzo w tym czasie też dziecko intelektualnie, dynamicznie się rozwija. Często też nie słyszy poleceń, ociąga się z reakcją, zapomina, czego od niego chcemy. Słuchajcie, to też jest bardzo ważne, bo dużo rodziców przeżywa frustrację, że dziecko mnie ignoruje, że nie słucha, olewa to, co się do niego mówi. Zaczyna myśleć, że może coś zaczyna z mózgiem być nie tak. Słuchajcie, mogą być to rzeczy naprawdę typowo rozwojowe, które będą mijały, ale od nas, jako wtedy rodziców, zależy to, że my powinniśmy to inaczej sprawdzać. Czyli od nas będzie to wymagało innego sposobu. Nie, że powiemy dziecku i przecież mówiłam ci, nie wiem, 10 razy, tylko my sprawdzamy. Słuchaj, proszę, na przykład powtórz to, o co ciebie proszę. Czy słyszysz to? Co powiedziałam, czy powiedziałem przed chwilą? Czyli sprawdźcie, czy dziecko faktycznie was usłyszało, bo ono może słuchać, może przytaknąć, ale może to być też taki stan umysłu, w którym oglądamy coś bardzo interesującego, przytakujemy, ale jakbyśmy mieli za chwilę powtórzyć, o co ktoś nas poprosił albo co dokładnie powiedział, no to nie bardzo wiemy. No i to jest taki stan, w którym ci siedmiolatkowie będą się znajdowali, więc warto pytać, tutaj, o co prosiłam, jak to zrozumiałaś. Tutaj też jest to czas właśnie pierwszej klasy, tego co było na zajęciach, dziecko różnie z tą pamięcią, że a nie pamięta, a nie wie. Nie zawsze musi to oznaczać, słuchajcie, jakąś złą relację z wami, tylko po prostu tego, co się dzieje też na poziomie układu nerwowego i mózgu. Ten siedmiolatek bardzo też przeżywa swoje pójście do szkoły i szczególnie za dużo od siebie wymaga i nie zawsze sobie z tym radzi. W życiu pojawia się nowy autorytet, jakim jest pani wychowawczyni i wchodzi w nowe relacje z rówieśnikami. Słuchajcie, to jest bardzo dużo zmian dla dziecka. To, co możecie poobserwować właśnie u siedmiolatków, że jak wy coś powiecie, a pani coś powie, to co pani powie będzie ważniejsze. I to jest naturalne, żebyście się nie czuli, że odsunięci na bok, że już jesteście nieistotni, jesteście dalej bardzo ważnymi osobami dla swoich dzieci, ale dzieci będą chciały też realizować to, co mówi pani. I fajnie wtedy wspierać to, jeżeli jest właśnie wychowawca też taki zaangażowany, to warto jakby z nim też porozmawiać, jak na przykład macie pewne jakieś trudności z dzieckiem, to jeżeli
porozmawiajcie też z wychowawcą, to często on swoim autorytetem może was wesprzeć i nawet jeżeli by powiedział to samo co wy, to może być inny przekaz wtedy dla dziecka, który bardziej do niego dotrze. To jest właśnie taki czas, w którym dziecko, jak wchodzi w te nowe relacje z rówieśnikami, to przeżywa też dużo różnych emocji. Nie zawsze od razu będzie o tym mówić. Mogą się też pojawiać w związku z większą skrytością, słuchajcie, objawy takie psychosomatyczne, czyli że te przeżycia emocjonalne, które ma, one zaczną dawać znak poprzez ciało, czyli na przykład dzieci najbardziej somatyzują poprzez brzuch, bóle brzucha, takie 4 cm nad pępkiem wielkości naszej pięści jest splot słoneczny, czyli jest to splot różnych nerwów i miejsce bardzo wrażliwe właśnie na nasze emocje. Czyli wtedy, kiedy my przeżywamy różnego rodzaju właśnie złości, smutki, obawy, lęki, taką nawet ekscytację, to odczuwamy to też na poziomie właśnie brzucha, tam, gdzie sporo tych nerwów się gromadzi i może być tak, że dziecko nie może nic zjeść. Dziwnie go boli brzuch, potrzebuje, wiecie, latać cały czas do łazienki. Może dostać biegunki, mogą być z kolei zaparcia, trudności w wypróżnieniu się. Kolejną rzeczą taką, którą najczęściej dzieci somatyzują, to jest ból głowy. No i jeżeli dobrze sprawdzić to, wiecie, pod kątem medycznym, ale jeżeli dziecko jest przebadane, takie wzdłuż i wszerz, ja to tak mówię, i wychodzą różne problemy, to oznacza, że trzeba popracować z emocjami. I coraz młodsze dzieci do mnie trafiają z dość dużą somatyką. Słuchajcie, ja bym tego nie zostawiała, że wyrośnie, tylko trzeba pomóc dziecku wypracować różne sposoby odreagowania emocjonalnego. Są dzieci, które potrafią nazwać swoje emocje, ale są dzieci, które ich nie potrafią nazwać. Ciężko to połączyć czasami też dorosłym, że jak to, no boi się, no to brzuch go boli, albo ma biegunkę, no to jakoś tak bez sensu. No słuchajcie, tak się dzieje. Jesteśmy połączeni i to z nasze emocje, z naszymi myślami, z reakcjami ciała i nie jest naszemu organizmowi obojętne to, co czujemy. Nasz mózg po prostu tak reaguje. Kiedy wytwarzane jest więcej kortyzolu, czyli więcej hormonu stresu, bo na przykład dziecko się obawia, że coś zapomniało, że ktoś do niego niefajnie powiedział, że koleżanka czy kolega nie chce czegoś mu pożyczyć, albo poczęstował jakimś jedzeniem, które państwo i dziecko wspólnie przygotowaliśmy i ktoś powiedział, że to jest niedobre. I dziecku robi się bardzo przykro i przeżywa te emocje. Wytwarza się więcej kortyzolu, adrenaliny, no i w związku z tym nasz organizm zaczyna reagować. Czyli na przykład mogą trzęść się ręce, może bardziej boleć głowa, może serce szybciej bić, szybszy może być oddech, ale może też to iść w kierunku właśnie pracy jelit, czyli jakieś biegunki, częste parcie na pęcherz. I warto sobie to obserwować. Jeżeli widzicie takie objawy u swojego dziecka, słuchajcie, możecie sami wprowadzić jakieś różnego rodzaju treningi relaksacyjne, bądź też skonsultować to z psychologiem, który wam podpowie, co można robić wspólnie z dzieckiem, żeby mu było łatwiej. I im mniej rozwinięte objawy, tym najczęściej szybciej też to idzie, żeby wyciszyć to, ale żeby dziecko też umiało już regulować swoje emocje. Może też wy macie różne takie sposoby regulacji emocji, które są wam służące, które są konstruktywne i wtedy pokazać się dziecku. Dziecko często zbyt wiele od siebie wymaga, na przykład nie rozumie zadania, ale nie zawsze do końca potrafi sobie na przykład rozumie zadanie, ale nie zawsze do końca potrafi sobie z nim poradzić. I tutaj też jest bardzo ważne, żeby słuchajcie, pomagać dziecku
z tym, że nie musi wszystkiego wiedzieć, że właśnie po to chodzi do szkoły, że ma ćwiczyć i że te lata są po to, że ma się tego uczyć, a nie już to umieć. I dobrze jest powtarzać to w różnych momentach też dziecku, dlatego żeby się nie zniechęcało bardzo szybko, szczególnie kiedy pojawia się już to porównywanie, a ktoś inny umie, a ktoś inny nie umie. I wtedy też pokazywać, że okej, ta osoba może być w tym dobra, ale ktoś inny może być w tym. I że możemy mieć różne umiejętności. I wzmacniać w dziecku to, co jest też w nim dobre i mocne. Że na przykład jak lubi biegać, no to wzmacniać, słuchajcie, to bieganie. Ćwiczyć to, żeby mogło też poczuć, że jest w czymś dobre. Tutaj pan Tomasz pisze o kołdrze obciążeniowa. Tak, myślę, że jak najbardziej. Dla tych państwa, co nie wiedzą, to kołdra obciążeniowa jest otulenie nią pozwala wyregulować układ nerwowy i przypomina to stan, w którym byliśmy w brzuchu mamy, czyli gdzie tam było ciasno i ona też jest dociska. Trzeba by zobaczyć jakby też, na ile dziecko ma problemy sensoryczne, czyli z pracą zmysłów i z takim czuciem głębokim. I wtedy kołdra sensoryczna pomaga, dlatego że pozwala wyciszyć szybciej układ nerwowy. U dzieci czasami jest tak, że jak mają bardzo dużą nadwrażliwość, to ta kołdra początkowo będzie wzmacniała napięcia i dziecko nie będzie mogło wytrzymać, bo będzie niewygodne, więc trzeba by było pomału przygotować ten układ nerwowy. Ja wspólnie z Marcinem Machowskim myślę, że tutaj jest na YouTubie są umieszczone filmiki, gdzie rozmawiamy właśnie o sensoryce, o tym, czym to poznać i też mówimy trochę o kołdrach obciążeniowych, więc warto sobie do tego wrócić. Myślę, że jest to fajny sposób, ale jednocześnie warto dziecku pokazać coś, co może zastosować też, wiecie, w szkole, w momencie wystąpień publicznych, które mogą być, wtedy, kiedy się stresuje, czyli na przykład wprowadzić takie techniki oddechowe, treningi uważności, mindfulness, jest uważność żabki, która jest takim gotowcem, którym można puścić dziecku. Ja mam ją na płycie, ale wiem, że już teraz są takie wersje w MP3 i wtedy też dziecko może nawet sobie później przywoływać to w wyobrażeniu, co ćwiczy w domu. Więc do tego zachęcam. Ja często z dziećmi, które właśnie mają tego typu trudności, wprowadzam techniki oddechowe. Dlatego, że one bardzo dobrze regulują układ nerwowy, dają sygnał do mózgu, panuje nad sytuacją i powodują, że jest mniej wytwarzanej adrenaliny i kortyzolu, dziecko szybciej odzyskuje kontrolę, ale nie tylko pracuję z tą metodą z dziećmi, również z dorosłymi, z osobami, które są po traumach, z napadami paniki i są to metody, które są przebadane naukowo, a z drugiej strony bardzo proste do zastosowania, więc praca z oddechem, gdzie jest oddychanie przeponowe, nieklatkowe, głęboki oddech, świadome wypuszczanie powietrza jest czymś bardzo pomocnym. Dzieci fajnie na to reagują i często o tym pamiętają, więc zachęcam, żeby sobie też może poobserwować, wiecie, takie różne sposoby oddychania, które są dostępne w internecie lub można się skonsultować w tej sprawie ze specjalistą. Dziecko w tym okresie też potrzebuje pomocy w wyznaczeniu punktu, gdzie należy się zatrzymać, bo często może wkładać w coś dużo energii, ale niestety nie przynosi to efektu. To się jeszcze wiąże z rozwijającą korą przedczołową, że nie do końca umie planować tę sytuację, swoje zadania, organizować czas, więc będzie potrzebowało waszej pomocy w tym, jak to zaplanować i kiedy przerwać. Taki siedmiolatek ma swoje dobre i słabsze dni.
I słuchajcie, to co często słyszę w gabinecie, to rodzic mówi, ja nie wiem, co się dzieje z moim dzieckiem, no raz zapamiętuje i w ogóle wszystko umie, na drugi dzień no nic nie pamięta, coś próbuje mu podpowiedzieć, w ogóle nic. Słuchajcie, takie rzeczy też się będą zdarzały i one są wpisane w normę rozwojową, także nie za bardzo można coś z tym zrobić, bo to się wiąże z dojrzewaniem układu nerwowego. Czyli jeden dzień wszystko chwyta, w drugi dzień wszystko zapomina. No i trochę tak będzie, dopóki ten układ nerwowy będzie dojrzewał. Momenty napływu ciemnych chmur. To często też przeraża rodziców, kiedy dziecko przychodzi i mówi, że nikt mnie nie lubi, wszyscy są przeciwko mnie, rodzice się mnie czepiają, nauczyciele, nikt mnie nie kocha. Wiecie, i możecie wkładać całe serce, poświęcać ten czas i nagle pak, słyszycie taki tekst. To, co zachęcam wtedy rodzica, to tego, żeby nie brał tego personalnie, od razu jaki zarzut, że jako zarzut i wtedy mówił, no słuchaj, ale ja robię to dla ciebie, to dla ciebie, to dla ciebie i ty w ogóle tego nie widzisz. Albo że już jaka jesteś, że już nawet tobie nie można uwagi zwrócić. Zachęcam, żeby nie iść w tą stronę, ale bardziej zrozumieć, że dziecko może tak mieć i wtedy co my możemy dla niego zrobić, czyli widzę, że jest ci bardzo ciężko, że dzisiaj masz jakiś trudny dzień, albo drugi dzień, albo tydzień. Jak mogę być dla ciebie? Co mogę dla ciebie zrobić? Albo jak dziecko mówi, nie kochasz mnie, nie czuję się przez ciebie kochany. Okej, to podpowiedz mi proszę, co mogę robić inaczej. Jakbyś poczuł się kochany. Bo czasami, wiecie, to jest przytulenie, a czasami to dziecko potrzebowałoby, żebyśmy 10 minut z nim poukładali puzzle, nie wiem, zagrali w jakąś grę, po prostu posiedzieli w milczeniu i sprawdzenie, jaka jest za tym potrzeba. Dla rodziców dość uciążliwa może być charakterystyczna dla tego okresu zmienność nastrojów i obarczanie otoczenia winą za wszystkie niepowodzenia. Czyli tutaj na nowo, to przez ciebie. Jakbyś tak nie zrobił, czy nie zrobiła, to by tego nie było. Słuchajcie, no to będzie i będzie w normie rozwojowej, więc trochę czasami trzeba wziąć, wiecie, na klatę, złapać do tego dystans, porozmawiać z dzieckiem o tym, jak to widzi, jak pewne rzeczy możecie rozwiązać, czyli nie przerzucaniem się winy, żeby nie wejść w tą rozgrywkę, tylko tym, okej, dobra, to jak możemy to rozwiązać, żeby takich sytuacji na przyszłość nie było. Jeśli poświęcisz 7-letniemu dziecku za mało uwagi, okaże się, że go nie kochasz, jeśli tej uwagi skierujesz zbyt dużo, zarzucisz ci, że się czepiasz. Czyli znowu, ciężej nam będzie znaleźć tutaj pewien balans, bardziej te rozwiązania będą jakieś sytuacyjne, ale możecie mieć takie poczucie przy 7-latkach, że no co nie zrobię, to nie tak. Poświęcam czas źle, nie poświęcam czas źle, to co mam robić? Na szczęście jakby ten czas, słuchajcie, też będzie mijał, ale to jest wszystko w normie rozwojowej. Z dalszym rozwojem ta liczba dobrych dni zacznie się też zwiększać, czyli to jest dobra informacja. Jest mniejsza męczliwość, gdy jest dziecko bliżej 8 roku życia, staje się też bardziej zadowolone. 7-latek może odczuwać bóle wzrostowe i bóle głowy. Te ostatnie zazwyczaj też są spowodowane zmęczeniem. Czyli zobaczcie, to nie chodzi tylko o taką psychosomatykę, tylko może być też większa męczliwość u dziecka. Dzieci w tym okresie mogą mieć też kłopoty z taką zamaszystością ruchu, więcej rzeczy strącać, a to dlatego, że duże mięśnie szybciej rosną niż małe i stąd może wynikać właśnie ta zamaszystość ruchu. To, co jest też istotne dla tego okresu, to poziom koncentracji uwagi. Zobaczcie, taki 5-7-latek może wytrzymać między 15 a 25 minut uwagi. Czyli im dłużej my chcemy coś zrobić z dzieckiem, no to jest ono bardziej rozproszone. Jeżeli ten na przykład 7-latek ma poniżej tych 15 minut, warto to sprawdzić.
słuchajcie, warto zobaczyć, o co chodzi, co się dzieje, może wdrożyć ćwiczenia, które będą wspomagały tą koncentrację, może wyeliminować rozpraszacze, które są, żeby mogło jednak zwiększać tą koncentrację uwagi. To, co też się pojawia, to są pewnego rodzaju lęki, ale lęki rozwojowe. Co one oznaczają? Że dzieci się boją. Lęki rozwojowe nie są zaburzeniem lękowym i nie wymagają tak naprawdę pracy terapeutycznej, tylko samoistnie powinny się wygaszać. No i na przykład takimi lękami dla siedmiolatka może być lęk przed ciemnością, czyli na przykład dziecko wcześniej chodziło samo po korytarzu, jak było ciemno, a teraz nie pójdzie, że potrzebuje was, woła was, żebyście przychodzili, nie wejdzie na strych do piwnicy. Działają wyobraźnia, czyli wszelkie cienie wydają się duchami, wiedźmami, jak nie są zasłonięte rolety albo nie są dość wystarczająco ciemne, bądź też zasłony i wtedy jakieś gałęzie dają, wiecie, jakieś takie cienie, no to powoduje, że u dziecka wyobraźnia bardzo mocno pracuje, mogą nie chcieć spać same, mogą wracać do was do łóżka, żeby spać z nimi, bo bardzo się wtedy boją. Tutaj lęki przed ludźmi chowającymi się w szafach, pod łóżkiem, że proszą, żebyście na przykład sprawdzili, czy wszystko jest ok, czy nikogo na pewno tam nie ma. Lęk przed szpiegami, włamywaczami, czy nie przyjdzie jakiś złodziej, czy coś nie ukradnie. Duży taki lęk przed brakiem akceptacji ze strony innych, czy mnie polubią. No i lęk przed wojną. Myślę, że obecne sytuacje, wiecie, które się toczą też za naszymi granicami, które dzieci też mogą słuchać w wiadomościach, na przykład jak wy oglądacie, mogą to potęgować. To są lęki, które samoistnie powinny się wygaszać. Jeżeli natomiast one się potęgują, zaczynają trwać dość długo, słuchajcie, trzeba wtedy to skonsultować ze specjalistą, żeby się nie rozwinęły jakieś zaburzenia lękowe. To, co jeszcze na koniec, to chciałabym też Państwu powiedzieć, jak działa nasz mózg i jak to wpływa na reakcję dzieci. Jest taka część, ta niebieska, gadzia, jest to najbardziej pierwotna część mózgu i ona jest odpowiedzialna za nasze podstawowe czynności, takie jak oddychanie, praca serca czy ciśnienie. Jest ona też odpowiedzialna za takie zachowania agresywne i wtedy, kiedy czujemy zagrożenie, uruchamia się ten tryb przetrwania i odcina nam dostęp do kolejnych części mózgu. No i jak to działa? Że czegoś zabronimy dziecku, no i nagle mamy wybuch. Histeria, kopanie, nagle ten siedmiolatek zaczyna się też rzucać, mówić brzydkie słowa, że nas nienawidzi, że w ogóle żebyśmy się wynosili. I później jakby to te rzeczy opadają, no i nagle jest zupełnie inna na przykład rozmowa. Ale im młodsze dziecko, słuchajcie, tym bardziej te prymitywne sposoby reagowania. Nasz układ nerwowy i mózg się rozwija, to przyjmujemy, słuchajcie, sposoby reagowania z tej kory przedczołowej, która odpowiada za właśnie rozwiązywanie problemów, za myślenie przyczynowo-skutkowe, za to, że jesteśmy w stanie wypracować różne strategie, czyli że zachowujemy się bardziej cywilizacyjnie. Ktoś nas ze złości, nie wiem, jesteśmy w sklepie już jako dorośli, pani nam źle wyda, no to my możemy jej powiedzieć, proszę panią, no tutaj jest, chyba się pani pomyliła, proszę jeszcze raz sprawdzić, a nie robimy na przykład awantury, akcji jakiejś, nie atakujemy tej osoby, dlatego że mamy dobrze już rozwiniętą tą część racjonalną, ale im młodsze dzieci, to słuchajcie, więcej jest jednak z tej części gadziej, z funkcji przetrwania, właśnie z histerii, odpalania się. No i niestety nie bardzo mamy co z tym zrobić, jak pomagać tylko dziecku wyciszać to.
ale też czekać, aż mózg się rozwinie. Pełny rozwój mózgu, tej kory przedczołowej, różnie badania pokazują, ale że to jest mniej więcej do 21 roku życia, czyli im starsze dziecko, to więcej tej racjonalności, im młodsze dziecko, to więcej właśnie tego trybu przetrwania, że albo dziecko trzaska drzwiami, wychodzi, mówi brzydkie rzeczy, no i nie bardzo, słuchajcie, jesteśmy w stanie też przeskoczyć pewne rzeczy rozwojowe w mózgu. To, co jest ważne, że w trybie przetrwania, czyli tam, gdzie jest odpalona bardzo silna emocja u dziecka, nie zadziała, uspokój się, przestań, nie rób tak. Potrzebujemy po prostu to przeczekać i później nie od razu wchodzić w rozmowę z dzieckiem i mu tłumaczyć, tylko potrzebujemy zaopiekować się tą częścią ssaczą, która odpowiada za uczenie się i pamięć, ale to właśnie tutaj podejmujemy też decyzję o zagrożeniu. I to jest rodzaj na przykład przytulenia, objęcia dziecka, czyli jeszcze wyciszenie tego układu nerwowego i dopiero później możemy rozmawiać. Więc jeżeli dziecko jest w jakimś szale, możecie dać sobie spokój z mówieniem do niego, tłumaczeniem, przedstawianiem racjonalnych argumentów, bo to nie dotrze. Ta część jest odcięta. I jako dorośli też tak mamy, na przykład w sytuacji zagrożenia, że gdzieś jest na przykład pożar, no to słuchajcie, my wtedy nie myślimy tak racjonalnie, a może jeszcze to zabierzemy, a może to, tylko po prostu szybko uciekamy. Nasz układ nerwowy jest w trybie przetrwania. I to nas pozwala, to nam pozwala się ochronić. Wtedy żadne argumenty, ocieranie jakby są poza, trochę to się dzieje jak w amoku. Tak samo jak jest wypadek. Osoby mogą bardzo szybko działać pod wpływem adrenaliny, ale później tak nie do końca pamiętać wszystko, co się zadziało, dlatego że mózg był w trybie przetrwania. Czyli jeżeli dziecko jest w silnych emocjach, nie mówimy do niego, nie przedstawiamy argumentów, dajemy chwilę, żeby się wyciszyło, żeby nie zrobiło sobie krzywdy ani komuś innemu, czyli zabezpieczamy. Później jest, wiecie, jakiś taki przytulas, bycie bliżej i dopiero rozmowa o tym, co się wydarzyło. Słuchajcie, tak podsumowując, to też nie możemy pomóc naszym dzieciom z ich emocjami, poprowadzić ich w tym trudnym dla nich czasie, kiedy sami my czujemy się przytłoczeni i pozbawieni kontroli. Dbanie o siebie jest nie tylko czymś dobrym, lecz też jest niezbędne dla naszego zdrowia, dobrego samopoczucia, szczęścia, ale też naszych dzieci. Jeżeli my jesteśmy przeciążeni, jeżeli my czujemy się przeładowani pracą, obowiązkami, i sami jesteśmy w dużym poziomie stresu i napięcia, to słuchajcie, nie pomożecie waszym dzieciom. No nie da rady, bo nie będziecie mieli skąd tego czerpać. I wtedy najpierw jest zadbanie o siebie po to, żeby móc dać dziecku wtedy więcej cierpliwości, więcej uwagi, bo jeżeli my jesteśmy napięci i dziecko przechodzi trudne dla siebie emocje, ma wybuch, no to często, żeby go uspokoić, jeżeli jest rodzic bardzo napięty, zaczyna wybuchać na dziecko, bo już nie przetrzymuje, przelewa swoje emocje. Dziecko może się wycofać, ale dlatego, że zaczyna czuć lęk przed rodzicem. I no niby sytuacja się uspokoiła, ale później na przykład ten rodzic zostaje z jakimś poczuciem winy, takiego, że nie chciał tak zareagować, że chciałby inaczej. Słuchajcie, chcę powiedzieć, że w tym procesie wychowania i pomocy dziecku w regulacji emocji wy też jesteście ważni i pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczymy. I dlatego jest ważne, żeby ten symboliczny, tak jak tu widzicie na rysunku, tą baterię, żebyśmy sami mieli naładowaną, bo wtedy możemy dać dziecku właśnie więcej uwagi, więcej cierpliwości, czasu, bo to mamy. Jeżeli tego nie mamy, no to nie damy, bo nie mamy skąd. Więc to, co zachęcam też po dzisiejszym webinarze, żebyście zobaczyli jak u siebie, z jakimi emocjami wy jesteście, co się dzieje w waszym ciele, czego wy dla siebie też potrzebujecie
jak małymi kroczkami zacząć o to dbać, bo czasami to, wiecie, to nie jest potrzebny wyjazd raz na jakiś czas gdzieś daleko, ale to może być takie 5 minut, w którym wy na przykład popracujecie ze swoim oddechem, wyjdziecie sobie na spacer, wypijecie kawę czy herbatę w spokoju i to docenicie. I to może być wam już pomocne w naładowaniu tego zbiornika, w takim wyregulowaniu swoich emocji. Słuchajcie, na tym dzisiaj zatrzymamy. Czekam na wasze pytania, może na refleksje, którymi byście się chcieli podzielić. Także jeszcze tutaj chwilę będę. Zobaczę, czy coś napiszecie na czacie. Jeżeli tak, to chętnie odpowiem. Jeżeli nie, no to na tym zakończymy. Czy widząc u siedmiolatka wyraźne znaki odcinania się od rówieśników, warto działać i iść do psychologa? Myślę sobie o tym, że to zależy. Czy to się teraz pojawiło, czy to już było wcześniej, że dziecku w ogóle było trudno wchodzić w relacje z innymi? Co to robi? Czy na przykład to powoduje, że dziecko by bardzo chciało, ale na przykład się boi, albo spotkało się z jakimś niemiłym doświadczeniem, po pójściu do szkoły tak się stało. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, które się zmieniły, które jakoś pana też na przykład niepokoją i które pan widzi? Tutaj myślę sobie o tym, że trzeba by było tak szerzej do tego podejść, bo może są dzieci, które potrzebują więcej czasu, żeby się zaadoptować do szkoły i faktycznie bardziej obserwują rówieśników, niekoniecznie chcą być od razu tak być w grupie, potrzebują czasu. Ale jeżeli są jeszcze inne sygnały, które jakoś by was jako rodziców nie uspokoiły, czyli na przykład dziecko jest też dużo bardziej smutne, nie chce opowiadać kompletnie o tym, co się dzieje w szkole, widzicie, że czymś się wcześniej interesowało, a teraz już przestało się interesować, to myślę, że wtedy warto sobie skonsultować. To, co jeszcze chyba bym podpytała, to jak nauczyciel widzi. Widzi wtedy pana dziecko, czy są jakieś rzeczy, które go niepokoją, czy jednak na tle grupy jakoś bardzo tak nie odbiega z tym wycofaniem od rówieśników, bo mówię, tu bywa różnie. Nie chcę za bardzo wychodzić na dwór, nawet chętniej spędzałaby czas sama w swoim pokoju, nie wydaje się być smutna, ale na propozycję wyjścia do znajomych z dzieci w podobnym wieku odmawia. Okay. Ja bym chyba jeszcze sobie to poobserwowała, bo może być to po prostu taki czas, gdzie bardziej potrzebuje tak swojej przestrzeni i pobycia. Jeżeli te rzeczy natomiast będą się utrzymywały, to wtedy myślę, że warto skonsultować to ze specjalistą. Bo jeżeli dziecko też potrafi się cieszyć z różnych rzeczy, czujecie, że macie dobry kontakt z nimi, z nią, że opowiada wam o tym, co się u niej dzieje, no to ja bym sobie poobserwowała. To jest też początek. Zobaczcie, to jest dopiero jest półtora miesiąca, kiedy dziecko odnajduje się w nowym otoczeniu. Często można powiedzieć, że my dorośli, jak zmieniamy pracę, no to te pierwsze miesiące są trudne dla nas, a mamy zasoby, mamy już różne doświadczenia za sobą. Ten siedmiolatek potrzebuje się odnaleźć. Kolejny taki cykl, który jest trudniejszy, na nowo się powtarza. Słuchajcie, to jak dziecko przychodzi do czwartej klasy. W
wtedy też na nowo przeżywa różne emocje, trudności adaptacyjne, które mogą się pojawić. Także panie Tomaszu, ja zachęcam, żeby najpierw jeszcze sobie dać sobie czas do obserwacji i dziecku. Jeżeli te rzeczy bardziej będą się nasilały niż wyciszały, to wtedy myślę, że można skonsultować to ze specjalistą, ale też porozmawiałabym z nauczycielem, jak to widzi na tle klasy dziecko. Okej. Słuchajcie, nie widzę dalszych pytań, także mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, będzie Państwu przydatne i służące. Ja zapraszam na drugą część, gdzie będziemy też mówili o potrzebach dzieci, która odbędzie się 28 października w poniedziałek o godzinie 19:30, także będzie kontynuacja. Serdecznie zapraszam.